Na program Infodzień zaprasza Katarzyna Ciepielewska. Minęła 15.30, pora sprawdzić, czym żyje dziś Polska i świat. A oto co dziś w Infodniu. A nasi reporterzy zbierają dla Państwa najważniejsze informacje u samych źródeł. I tak przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Monika Woźniak, która sprawdza, czy i kiedy będą do kraju sprowadzani Polacy przebywający w Wuhan. W Hongkongu Tomasz Jędruchów śledzi najnowsze doniesienia w sprawie rozprzestrzeniania koronawirusa. W Londynie Dariusz Bochatkiewicz obserwuje, jak Brytyjczycy żegnają się z Unią Europejską. Od soboty Wielka Brytania będzie już poza wspólnotą. A w Los Angeles, które wspomina Kobe'ego Bryanta, jest Mateusz Nowak. Wszyscy gotowi? Zatem zaczynamy Infodzień. Sędziowie powołani przez Krajową Radę Sądownictwa mogą orzekać, a wszystkie dotychczasowe wyroki są utrzymane w mocy. Tak ocenił Trybunał Konstytucyjny, wstrzymując uchwały, które w ubiegłym tygodniu przyjęła część sędziów Sądu Najwyższego. O sporze w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości rozmawiał z politykami wszystkich klubów prezydent Andrzej Duda. Szczegóły Dominik Cierpioł.